Z tej strony Tomek Wełna. Zapraszam Was dzisiaj na wspólne malowanie akwarelami portretu dziewczynki. Pokażę Wam, jak naszkicować portret oraz jakich kolorów użyć i jakiej techniki malowania, aby uzyskać dobry i wdzięczny efekt portretów akwareli. Na początek czyszczę trochę moje farby mokrym pędzelkiem. Z poprzednich malowań zostały tutaj jeszcze resztki innych kolorów, kiedy mieszałem głównie zielenie. Tak więc to dobry sposób, aby umyć farbki. Można to zrobić również pod bieżącą wodą, spłukując powierzchnię akwareli. Ona bardzo skutecznie wtedy się czyści. Tak więc krótkie mycie farb i zaczynamy malować, ponieważ godzina już ku temu najlepsza. Raz jeszcze witam serdecznie wszystkich, którzy dołączają do transmisji. Dzisiaj będziemy malować farbami akwarelowymi portret dziewczynki. Pokażę Wam, jak to zrobić. Od szkicu do efektu końcowego. W sposób lekki, przejrzysty i pełen światła, które akwarela uwielbia. A ja za to uwielbiam akwarelę. Dobrze, zaczynajmy zatem. Wszystkich, którzy pierwszy raz uczestniczą dzisiaj w transmisji, zapraszam do zakładki Filmy w lewym górnym rogu ekranu. Tam znajdziecie wszystkie dotychczasowe lekcje. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć nasze zajęcia dobrowolnie, mogą to zrobić przez numer konta podany w opisie do każdej lekcji, także tej. Z góry dziękujemy za każde wsparcie. Moi drodzy, zacznijmy zatem od szkicu. Akwarele na razie powędrują na bok. Mam oko na Wasze komentarze, tak więc śmiało pytajcie, zadawajcie pytania, komentujcie. Będę odpowiadał, a my zaczynamy malowanie akwarelami. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, serdecznie witam Panią Karolinę, Panią Oliwię, Agatę, wszystkich dobrych znajomych. Moi drodzy, zaczniemy od szkicu owalu twarzy. Proponuję, żebyście narysowali kształt. Skupimy się głównie na twarzy, czapeczkę potraktujemy tylko szkicowo, gdzieś tam w tle. Proponuję, abyście naszkicowali kształt podobny do formy jajka. To jest młoda osoba, ma okrągłą twarz. Nie ma tutaj jakichś ostrych linii. Akwarela jeszcze pomoże nam troszkę zmiękczyć rysy. Tak więc na początek okrągła buzia. Ponieważ jest to dziecko, oczy będą położone troszkę niżej niż u dorosłego. Nie dokładnie w połowie głowy, ale trochę poniżej. Polecam Wam trochę twardszy ołówek. Ja rysuję ołówkiem 2H, ponieważ przy portrecie nie chcemy mieć zbyt mocnych linii widocznych w akwareli. Ja rysuję trochę mocniej, żebyście widzieli, co rysuję. Wy możecie zostawiać delikatniejsze ślady, takie, abyście tylko byli w stanie zobaczyć je na Waszym papierze. Kiedy już naszkicujemy owal twarzy, możemy dodać oś twarzy, czyli linię biegnącą przez środek twarzy, przez nos, przez usta. Zwróćcie uwagę, ta twarz jest leciutko skierowana w lewo, czyli po lewej stronie, w nasze lewo oczywiście, po naszej lewej stronie będzie trochę mniej, po naszej prawej stronie będzie troszeczkę więcej. To jest taki subtelny niuans, ale ważny, kiedy chcemy dostać autentyczny efekt i realizm portretu, naturalizm portretu. Dzień dobry Pani Danuto, dzień dobry Pani Renato. Witam serdecznie, najserdeczniej Panią Marię. Dzień dobry wszystkim. Pani Monika dzisiaj pierwszy raz akwarelami pracuje. Pani Moniko, na pewno się uda. Trzymam dwa kciuki za Panią Monikę, żeby się udało. Tak więc trzymam kciuki za wszystkich, oczywiście również dwa. Szczególnie za tych, którzy odważnie zaczynają akwarelami dzisiaj pierwszy raz, albo w ogóle pierwszy raz są na naszych zajęciach z nami. Dzień dobry wszystkim. W Krakowie dzisiaj cudowne słońce. Rano znów obserwować można było obłoki srebrzyste. Zrobiłem nawet kilka zdjęć o 3:33.
Tak więc wyślę Wam dzisiaj te zdjęcia. Cudowne zjawisko, ostatnio częste na naszym niebie. Dając Wam czas na naszkicowanie portretu i osi twarzy, opowiem o obłokach srebrzystych. To najwyższe z możliwych warstwy chmur. Tak naprawdę to już nie chmury, bo to już prawie kosmos. To kryształki lodu unoszące się na wysokości ponad 80 km nad powierzchnią Ziemi, podczas kiedy najwyższe chmury sięgają zaledwie 12 km nad powierzchnią Ziemi. Te kryształki lodu zbierają się w pasma podobne do cyrrusów i odbijają światło słońca, nawet kiedy ono jest jeszcze za horyzontem i u nas jest noc. To zjawisko możemy obserwować wieczorem lub rano. Także wieczorem, tuż po zachodzie słońca, zerkajcie na zachodni horyzont. Być może dzisiaj znów się pojawią. To fantastyczne, niezwykłe zjawisko, bardzo podobne do zorzy polarnej w wyglądzie, bo oczywiście, jeżeli chodzi o pochodzenie, to zupełnie inne pochodzenie. Dobrze, po krótkim dodatku astronomiczno-meteorologicznym wracajmy do portretu. Tak jak Wam wspomniałem, przesuńcie oś twarzy troszeczkę bardziej na lewo, tak żeby oś brody i połówki twarzy dzieliły się w taki właśnie sposób. Ja tu jeszcze poprawię, żeby było jasno widać, że broda tutaj ma swój środek. Tu już się podnosi, tutaj już się znowu podnosi. Zrobię trochę bliżej, kamerę będzie widać lepiej i dokładniej, co tutaj się dzieje. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Pani Iwono, dzień dobry Pani Katarzyno, dzień dobry Pani Moniko, dzień dobry Pani Zuzanno. Pani Zuzanna pozdrawia z Tucholi. Oczy. Oś oczu narysujemy sobie właściwie poziomo, idealnie. One są może minimalnie tutaj przechylone, ale nie będziemy już wprowadzać zamieszania. Tak minimalna zmiana nie będzie dla nas istotna dzisiaj. Na tej linii proponuję Wam rysować kąciki oczu. Bo to jest bardzo ważne, ponieważ nie wiadomo, jak to się dzieje, ale bardzo często kąciki jednego oka i drugiego oka w rysunkach nieco się różnią. Wychodzą minimalnie na innym poziomie. Ta linia ma w tym pomóc. Oczywiście kąciki wewnętrzne, bo kąciki zewnętrzne będą położone minimalnie wyżej. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam i zapraszam do wspólnego malowania akwarelami tego pięknego portretu dziewczynki. Portret to, nie da się ukryć, najtrudniejsza z dziedzin rysunku, najtrudniejszy temat w rysunku, ale nie zraża nas to, aby spróbować. Moi drodzy, zaznaczam sobie odległość pomiędzy kącikami oczu i ona powinna być dokładnie taka sama jak szerokość każdego oka, albo prawie taka sama. No i zgadza się ta zasada. Proponuję, żebyśmy sobie wyznaczyli w takiej samej odległości od tego punktu, który jest środkiem twarzy. Jeden kącik i drugi. Zróbmy to w takich odległościach, żeby dostać tej szerokości, tej wielkości oczy. Nie mogą to być oczywiście zbyt duże odcinki, bo wtedy oko wyszłoby już tutaj, krawędź, kącik oka właściwie wyszedłby poza krawędź twarzy, a to jest niemożliwe. Więc trzymajmy się takich odległości, a ja jeszcze je porównam z tym, co zmierzyłem. Nawet widzę, że troszeczkę może być mniejsze. Minimalnie zsuniemy je do środka w ten sposób. Tak więc trzy takie same odcinki, możecie użyć papierka i sobie odmierzyć ich wielkości, aby były takie same. Właśnie w portrecie każdy milimetr ma znaczenie, więc warto pilnować tych właśnie fragmentów. Polecam właśnie karteczkę, na której zaznaczacie sobie kreskę albo dwie kreski, jak kto woli, albo od krawędzi do kreski i tym odcinkiem możecie sprawdzić, czy te trzy linie są takie same. Co więcej, możemy wykorzystać później tą miarkę, bo okaże się, że nos ma również prawie tą samą szerokość co oko i to bardzo pomaga.
możemy zrobić jeszcze inną rzecz i zmierzyć odległość oczu od nosa. I wtedy okaże się, że ta odległość jest również taka sama do wierzchołka nosa. Więc tak naprawdę między kącikami oczu a nosem, oczywiście nie u wszystkich ludzi, ale u wielu ludzi, szczególnie dzieci, szczególnie też kobiet o nieco delikatniejszym, często krótszym nosie niż u mężczyzn, ale nie zawsze oczywiście, tutaj będzie mniej więcej kwadrat. Tak więc twarz człowieka jest pełna kwadratów i ten punkcik to jest wierzchołek nosa. Tak więc odległość pomiędzy oczami jest akurat w tym wypadku równa odległości od kącika oczu do czubeczka nosa. No zaraz poszukamy więcej jeszcze ciekawych analogii. Okaże się, że znajdziemy również ciekawe proporcje przy ustach. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry pani Alodiu, dzień dobry pani Alino, dzień dobry pani Moniko. Pani Barbara akurat teraz nie może rysować, ale wróci później. Zapraszamy pani Barbaro w każdej chwili ta transmisja dostępna dokładnie w tym miejscu. I w zakładce filmy w lewym górnym rogu naszego ekranu. Jeszcze raz przypominam, tu mamy te same odcinki. Gdybyśmy je ponumerowali, to było A. Cztery razy ta sama wielkość, także kwadrat. Tak naprawdę moglibyśmy trzy kwadraty tutaj narysować w ten sposób. I wtedy wszystko by się zgadzało. Tu będzie koniuszek nosa, a płatki nosa, które już możemy sobie naszkicować, zaczną się troszeczkę niżej. Będą minimalnie, dosłownie minimalnie węższe niż odległość pomiędzy kącikami. Warto wykorzystywać właśnie takie moduły do ogólnego pomiaru, żeby na przykład zauważyć, o, to jest kwadrat, to jest ta sama odległość, ale później możemy śmiało zmierzyć dokładniej za pomocą ołówka czy za pomocą karteczki, to jest nawet dokładniejsza miarka i sprawdzić, czy rzeczywiście będzie tak, czy też troszeczkę inaczej. A po dokładniejszym zmierzeniu, tak naprawdę widzę, że to jest dokładnie ta sama odległość. Tyle, że możemy troszeczkę, już wiem, co możemy zrobić i polecam wam to zrobić, troszeczkę przesuniemy sobie. Właśnie, zapomniałem o jednej rzeczy z rozpędu, przepraszam was. Przesuńmy sobie troszeczkę wierzchołek nosa w lewo. Czyli zostaje wszystko tak, jak było, tylko ta kropeczka minimalnie ucieknie w lewo. Dlaczego? Ponieważ gdyby dziewczynka patrzyła, jej głowa była ustawiona dokładnie na nas, to wtedy wierzchołek nosa byłby dokładnie, idealnie na środku. Wszystko byłoby symetryczne, tu byłoby tyle samo policzka i tak dalej. Ponieważ jej głowa jest o jakieś centymetr, pół centymetra przekręcona bardziej w lewo, to właśnie o te pół centymetra przesunie się wierzchołek nosa i co za tym idzie, też troszeczkę przesuną się płatki nosa, więc ten, jak możemy zresztą sprawdzić, lewy z naszej strony wyjdzie troszeczkę poza kącik oka, czyli możemy go przesunąć, a ten z prawej strony nie będzie dochodził do kącika oka, będzie malutka różnica tutaj. Tak więc taka mała korekta, takie korekty są częste i wskazane. Właściwie to, co sobie zaznaczymy, bardziej to dziurki i one oczywiście znowuż będą symetrycznie rozmieszczone po obu stronach. Ta dziurka z naszej prawej strony będzie troszeczkę ciemniejsza, troszeczkę większa, bo właśnie jest minimalnie bardziej skierowana w naszą stronę. Tak więc zwróćcie uwagę na tą malutką różnicę w przesunięciu wierzchołka nosa. Oczywiście nie musimy go zaznaczać kropką, żeby nam później ta kropka nie prześwitywała. Ja ją zaraz wymarzę dokładnie. To tylko dla was kropka, żebyście widzieli dokładnie, gdzie koniuszek nosa wypadł na moim rysunku. Naszkicujmy sobie teraz oczy i na końcu usta, żeby sobie nie rozcierać teraz ust ręką. Pani Iga pozdrawia ze Słubic. O, jak miło!
Witaj, witaj, Iga. Bardzo miło Cię widzieć. Pogoda w Słubicach, lekkie zachmurzenie, temperatura 16 stopni. Z Igą miałem przyjemność wielką rysować na warsztatach w Słubicach, które prowadziłem w zeszłym tygodniu. Bardzo, bardzo piękne i miłe doświadczenie. Pozdrawiam wszystkich uczestników warsztatów, którzy teraz oglądają zajęcia. Dziękuję za możliwość współpracy z Wami. Była to fantastyczna przygoda i gratuluję Wam prac, które powstały. Naprawdę genialny, rewelacyjny poziom i Wasze zaangażowanie. Chylę czoła przed Wami. To była wspaniała przygoda artystyczna, wspólna. Zatem kąciki oczu i kształt samych oczu. Zwróćcie uwagę, że kształt oka nie jest do końca symetryczny. Ono jest troszkę bardziej, łuk oka jest troszeczkę bardziej stromy od strony nosa. Szczególnie u tej dziewczynki, bo u niektórych ludzi oczywiście może to trochę inaczej wyglądać, ale to jest generalna zasada u większości osób. Tak więc taki bardziej wygięty łuk bliżej nosa. Dobrze. Kiedy mamy już górne powieki, ja zazwyczaj lubię zaznaczyć źrenice i dopiero tęczówki i źrenice i dopiero dolne powieki. Jakoś łatwiej jest mi wtedy zobaczyć oko, uchwycić jego proporcje i kształt. Dodam może, że nie będziemy się starać dzisiaj zrobić idealnego portretu. Jak wiecie, po portrecie chłopca, który rysowaliśmy niedawno, to jest bardzo, bardzo długotrwały proces. Dzisiaj chciałbym przede wszystkim pokazać Wam trochę swobodniejsze malowanie akwarelami. Dlatego bardziej skupimy się na samej akwareli i na metodzie malowania niż na wiernym, stuprocentowym portrecie, ponieważ na wierny, stuprocentowy portret potrzeba około 4-5 godzin rysowania lub malowania. Tak więc dzisiaj taki przybliżony portret, na tyle oczywiście, na ile się uda. Zwróćcie uwagę tylko na to, że tęczówki chowają się trochę pod górną i dolną powieką. Ja troszeczkę teraz właśnie przymknę górne powieki, ale zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Źrenice, prawda? Czarne kółeczka w środku oka nie chowają się pod górną powieką. Jeżeli schowamy źrenicę pod górną powieką, to powstaje wtedy bardzo zaspane oko. To jest ta granica, przy której źrenica chowa się pod górną powieką, to jest właśnie granica śpiącego oka. Oka półprzymkniętego, które nie wygląda już na naturalnie otwarte oko. Zwróćcie również uwagę, aby białe pola po lewej stronie jednego i drugiego oka miały podobną wielkość. W przeciwnym razie może powstać wrażenie zeza. Pani Ewelino, zapraszam oczywiście później. Każdy z Was, który kto nie może teraz spokojnie malować z nami, może tą transmisję zobaczyć już za chwilkę. Kiedy się zakończy, będzie dostępna dokładnie w tym samym miejscu oraz w zakładce filmy, w której nawet łatwiej wszystko znaleźć, bo jest podane w jednym miejscu. Ja wprowadziłem minimalną korektę. Zmniejszyłem troszkę te białe trójkąciki. Ten biały trójkącik po naszej prawej stronie, w jednym i w drugim oku, czyli przesunąłem troszeczkę źrenice i tęczówki w nasze prawo. To nie ma znaczenia dla poprawności anatomicznej, natomiast da wrażenie tego, że dziewczynka bardziej będzie patrzyła na nas w naszym kierunku. Tak więc jeszcze raz przypominam Wam, zwróćcie uwagę na to, ile tęczówki niebieskiej u tej dziewczynki, właściwie takiej piwnej, ile tęczówki widać pod powieką, nad powieką i jaka jest odległość między źrenicą, czarną kuleczką w samym środku,
a górną powieką. Czasami źrenica dotyka górnej powieki i to też jest naturalna jej pozycja. Tak, oczom poświęcimy troszeczkę większej czasu. Dziękuję Pani Olu za miłe słowa. Bardzo się cieszę, że Pani dobrze się czuję oglądając i słuchając moich lekcji. Dobrze, myślę, że na tym etapie szkic oczu jest w porządku. Dodajmy sobie jeszcze od razu jedną linię. Mianowicie to jest linia nad górną powieką. Taki dołeczek pomiędzy brwią i oczodołem a górną powieką. To jest dosyć nieoczywista linia, czasami o niej zapominamy, ale ona tam jest. Właściwie ona jest nierozerwalnie związana z górną powieką i dodaje charakteru dla oka. Bardzo lekko, nawet nie konturem, a bardziej lekkim cieniowaniem możemy zaznaczyć również brwi. Ta dziewczynka ma jasne brwi, ich prawie nie widać, to jest bardziej cień pod brwiami niż brew jako taka. I chwilka dla Was, bo wiem, że dużo się dzieje. Za chwileczkę już naszkicujemy sobie usta. Dzień dobry, panie Tadeuszu. Panie Tadeuszu, trzeba cierpliwości. Ten portret jest trudną techniką i wymaga czasu. Wszystkim Wam zresztą życzę cierpliwości i wytrwałości w portrecie, ponieważ jest to technika. Nie technika, przepraszam, temat. Zamyśliłem się, jest to temat zdecydowanie trudny. Zanim zajmiemy się ustami, ja wprowadzę jeszcze jedną korektę, mianowicie troszeczkę przeciągnę koniec nosa, właściwie dół nosa, tak? Ten punkcik. Troszeczkę przesunę jeszcze w dół, minimalnie po takiej korekcie. To jest bardzo ważne, kiedy malujemy, kiedy rysujemy, żeby popatrzeć świeżym okiem po chwili na portret i zadać sobie pytanie, czy na pewno jest dobrze, czy coś jeszcze minimalnie przesunąć. Troszeczkę wydłużę tylko dół nosa, przesunę, natomiast ten punkcik zostaje w tym miejscu, w którym go znaczyliśmy. Minimalnie jeszcze przesunę dziurki w nosie w dół. Teraz będzie po prostu lepiej. Zazwyczaj tego nie robię, ale zmierzę. Akurat staram się dzisiaj mniej więcej w skali 1 do 1 rysować i mogę zrobić taką korektę. Jeżeli uczycie się dopiero portretu, to jest dobra metoda rysować portret, przenosić go ze zdjęcia w skali 1 do 1. Ja zazwyczaj zmieniam skalę w czasie rysowania. Dzisiaj akurat sobie ułatwiłem troszkę życie i mogę po prostu skorygować dokładnie, czy rzeczywiście mój nos ma na szkicu dokładnie tą długość w skali 1 do 1. Okazało się, że ta korekta była taka lekka, bez niej też by się obyło. Także zostawmy już nos, moi drodzy, i zajmijmy się ustami. Kiedy zaczynamy malowanie, szkicowanie ust, możemy posłużyć się znowu osią i pamiętajcie, że usta, że inaczej mówiąc, wierzchołek nosa wychodzi troszeczkę bardziej do przodu, więc przy tym przekręceniu głowy wierzchołek nosa, ta kropeczka, której już nie chcę zaznaczać, bo już mi się tutaj papier postrzępił i już mi zostanie taka brzydka plamka na nosie, że ta kropeczka zaznaczająca wierzchołek nosa zawsze będzie uciekać, tak jak Wam mówiłem, troszkę bardziej w lewo. Natomiast usta są położone odrobinkę dalej. One są, wierzchołek nosa wychodzi, usta są bardziej w płaszczyźnie, w powierzchni twarzy. Dlatego to wyjście ust nie będzie aż tak duże jak przy kąciku nosa. Tak więc środek ust będzie bliżej zdecydowanie osi twarzy, czyli mniej więcej w tym miejscu. Tu będzie ten dołeczek zwany dołkiem Kupidyna, tak? Dobrze pamiętam? Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Ja proponuję jego odległość od nosa też sobie uważnie
uważnie sprawdzić. Ja już na oko go zaznaczam, widzę, że to będzie ta odległość. Możecie sobie zobaczyć to na zdjęciu. I teraz kąciki ust. Kąciki ust to jest najbardziej newralgiczny punkt portretu. Jak je wyznaczyć? Zwróćcie uwagę, można zmierzyć, czy kącik ust dochodzi do źrenicy. Ten na przykład idealnie dochodzi do źrenicy. Jeżeli przyłożę pionową kartkę lub linijkę, to ten kącik ust wypada dokładnie, jeszcze się upewniam, dokładnie tu, gdzie połowa źrenicy. Ten wypada dokładnie na krawędzi tęczówki. Prawie, nawet troszeczkę wchodzi. Więc jeżeli oczy były naszym punktem odniesienia, to możecie sobie spuścić linię. Okazuje się, że na oko w dobrym miejscu ten punkcik zaznaczyłem. Tutaj też dobrze szukałem, czyli jednak pocieszam się, że nie poszło na nic 25 lat ćwiczeń i coś z tego wynika. To pocieszająca perspektywa dla każdego z nas, że jednak z czasem nasze oko trafia tam, gdzie byśmy chcieli. Linia ust tej dziewczynki jest dosyć charakterystyczna i powiedziałbym nieco skomplikowana. Mniej więcej tak przebiega. Ja troszeczkę nawet przesadzam teraz. Czyli troszeczkę niżej jeszcze, przepraszam, bo to będzie górna warga. Tak więc ja już przyciemnię górną wargę, żebyście widzieli. Minimalnie obniżę może kąciki ust, już tak, minimalnie je obniżę, bo to będzie krawędź górnej wargi. Na etapie szkicowania polecam Wam po prostu szybkie zmiany. Zróbcie troszkę niżej, po czym możecie od razu wymazać, zrobić troszkę wyżej i oko automatycznie podpowie Wam, czy któraś z tych opcji jest lepsza. To jest bardzo dobra metoda. Która pomaga szybciej uchwycić istotę rzeczy. Dolnej wargi prawie nie widać krawędzi. Ona się jest tak rozświetlona, że rozmywa się tutaj. Łuk Kupidyna. Tak, tak, dobrze, dobrze. Jakiego twardego ołówka używam? 2H. Mówiłem o tym na początku, więc powtarzam dla tych, którzy nie dosłyszeli. To jest ołówek 2H. Delikatnie przemazuję usta po to, żeby teraz dopracować jeszcze ich kształt i żeby też troszeczkę osłabić krawędź górnej wargi. Nie chcę, żeby ona była zbyt intensywna, bo i tak będziemy ją zaraz malować akwarelą, która i tak ją przyciemni, więc to jest kolejna ważna rzecz. Zwracajcie uwagę, żeby usta nie wyszły zbyt czarne, w cudzysłowie czarne, zbyt ciemne na waszym rysunku, bo na waszej akwareli również zdarza się, że zbyt mocno wyrysowana górna warga, zbyt mocno odcinająca się, po prostu wygląda sztucznie. Usta to tak naprawdę też cieniowanie, to tak naprawdę lekki cień pod dolną wargą. Tu on jest prawie niewidoczny, ale to troszeczkę cienia pod czubkiem nosa. Myślę, że tyle wystarczy, że tyle tych ust wystarczy. Zwróćcie jeszcze raz uwagę, proszę, na to, ile twarzy, ile policzków jest po bokach ust, jak duża broda wyszła na waszym szkicu. To są miejsca, w których też często popełniamy błędy i to jest też normalne, że te błędy popełniamy, więc absolutnie nie stresujcie się, nie irytujcie, że nie wychodzi tak, jakbyście chcieli. Ja do dzisiaj popełniam błędy i myślę, że one są nie do uniknięcia. Jedyne, co możemy zrobić, to być cierpliwymi i te błędy cierpliwie poprawiać, nawet robić notatki, gdzie te błędy najczęściej popełniamy.
to nam będzie pomagało w przyszłości. Wymarzę już teraz linie pomiarowe, bo nie chcę, żeby twarz tej pięknej dziewczynki była pokryta jakimiś dziwnymi, prostymi liniami. Proponuję Wam też to zrobić w tym momencie, ponieważ nie będziemy specjalnie szczegółowo szkicować włosów. Je bardziej namalujemy. Możemy tylko zaznaczyć krawędź, gdzie włosy przechodzą, krawędź, gdzie pojawia się grzywka i krawędź czapeczki, która tu przysłania jedno oko. Mniej więcej tak przechodzi. Proponuję zaznaczyć tylko ten loczek, który dotyka kącika oka. Możemy zaznaczyć lekko krawędź szyi. Ona będzie w tym miejscu. Troszeczkę delikatniejszą jeszcze zrobię brodę. Minimalnie ją zaokrąglę. Tak, bardzo proszę, zbliżenie obrazu to jest dobry pomysł. Dokładnie widać wszystko. Cieszę się, że piszecie, kiedy coś może pomóc, więc piszcie śmiało. Jeżeli coś mam powtórzyć lub pokazać wyraźniej, to piszcie, będę pokazywał i pomagał. Pamiętajcie, lepiej, żeby szkic był za delikatny, żeby nawet coś znikało, żeby nie było do końca widoczne, niż aby był za mocny. Zwłaszcza w przypadku portretu tak delikatnej, jasnej twarzy i dziecka. Moi drodzy, mamy dobry czas, pół godziny. Pół godziny zostało. Daję Wam jeszcze chwilkę czasu na ostatnie szlify Waszego szkicu, ale tak jak mówię, naprawdę nie przejmujmy się dzisiaj zbytnio idealnymi proporcjami. Nie przejmujmy się tym, ponieważ chciałbym Wam pokazać i zachęcić Was do takiego trochę swobodniejszego też malowania akwarelą. Jeżeli coś nie wyjdzie idealnie, zawsze można wrócić, zawsze można powtórzyć ten proces. I to jest tak naprawdę lepsze, dlatego zachęcam Was zawsze do malowania i rysowania więcej i nawet szybciej, ale oczywiście z zachowaniem uwagi i dokładności. Przy większej ilości ćwiczeń nauczycie się więcej niż przy jednym czy dwóch bardzo pieczołowicie wykonanych rysunkach, także warto rysować po prostu więcej, to pomaga. Jeszcze minimalna korekta oka, troszeczkę je zwęziłem optycznie. Jeszcze ostatnia rzecz, zwróćcie uwagę, żeby tęczówka dookoła oka była idealnie okrągła i żeby odległość źrenicy od tęczówki dookoła wszędzie była ta sama. To jest bardzo ważne, ona musi być ta sama. Czyli źrenica ma leżeć idealnie w środku tęczówki niebiesko-zielonej u tej dziewczynki. Bo czasami zdarza się nam, już narysuję to w powiększeniu, czasami robimy błąd polegający na tym, że źrenica nie jest symetrycznie w środku tęczówki. Powinno to wyglądać tak, żeby wszędzie ta odległość była mniej więcej na szerokość jednej źrenicy. Oczywiście źrenice się rozszerzają i zwężają, więc to jest tylko przybliżona wielkość, więc powinno to wyglądać tak, aby ta odległość była taka sama tu, tu, tu i tu z każdej strony. Natomiast błędem jest narysowanie oka w taki sposób, w którym źrenica nie jest idealnie na środku tęczówki, tylko ucieka. Tu jest wtedy więcej, tu jest wtedy mniej. Oczywiście może być ta różnica w każdą inną stronę, ale to jest błąd. To musi być zawsze idealnie na środku. W ten sposób tak, żeby te odległości były z każdej strony te same.
Więc to jest błąd, tak, tak nie chcemy. To jest dobrze. Teraz chciałem pokazać Wam to, o co pewnie macie ochotę zapytać w tej chwili, czyli jak zmieszać cielisty kolor. Już pokazuję. Można to zrobić na kilka sposobów, bo kolor cielisty to jest dosyć szerokie pojęcie. Jak można wyprostować lekko pofałdowaną po malowaniu akwarelę? Można ją lekko zwilżyć z drugiej strony spryskiwaczem, tak żeby papier lekko nawilżyć i włożyć pod coś ciężkiego, przyłożyć kartonikami, ciężkimi książkami. Tak będzie można zobaczyć lekcję tego portretu po transmisji na żywo dokładnie w tym samym miejscu. Po jakichś 3-5 minutach można już oglądać tą transmisję raz jeszcze. Facebook musi ją sobie przetworzyć tylko. A można ją także znaleźć, podobnie jak wszystkie inne lekcje, w zakładce filmy u góry strony po lewej części. Tam jest zakładka filmy i ta transmisja i każda inna automatycznie tam trafia. Druga metoda to żelazko, tylko nie należy przesadzać z temperaturą, bo papier zżółknie i oczywiście prasujemy nie od strony, gdzie jest akwarela, tylko od drugiej. Moi drodzy, kolor cielisty. Proponuję to, co na pewno będziemy potrzebowali, to trochę żółtego cytrynowego. Proponuję czerwień, może być to też róż, on się zmiesza z żółtym cytrynowym w miarę dobrze. Ale jak widzicie, powstał pomarańcz, który nie jest zły, jest troszkę za ciemny, tak więc tak naprawdę w akwareli kolor cielisty to przede wszystkim woda. To żółty, czerwień lub róż i odrobinka błękitu. Ta właśnie odrobinka błękitu daje bardziej naturalny odcień. Widzicie, on jest nadal trochę za ciemny, więc muszę użyć jeszcze więcej wody. Także tak jak mówię, to jest głównie woda. I jak widzicie, zbliżyłem się już do koloru, którego szukam. Na moje oko nawet jeszcze troszeczkę błękitu można by dodać. Tak więc przede wszystkim jest to żółty i czerwony, czyli pomarańcz, bardzo bardzo rozwodniony pomarańcz plus troszeczkę błękitu i ten błękit dodaje odpowiedniego odcienia. Zrobię jeszcze tutaj raz taki wzornik na troszkę lepszej kartce, bo ta się marszczy. Tak naprawdę to jest w ogóle wskazane, żeby sobie sprawdzać na papierze, czy kolor, który zmieszaliśmy, już jest odpowiedni. Możecie porównać teraz na waszym ekranie, czy dodawanie błękitu, ja dodaję trochę więcej błękitu do tych kolejnych próbek, daje lepszy odcień. Dodam z ciekawości jeszcze troszkę czerwieni. Tak, ja myślę, że to jest ta trzecia próbka, to jest ta właściwa próbka. Ta była zbyt żółto-pomarańczowa, czyli słuchajcie, twarz nie jest żółto-pomarańczowa. No, w niektórych oświetleniach tak. I może u niektórych ludzi, przy niektórych rasach będzie wpadała oczywiście bardziej w żółto-pomarańcz. Natomiast ta akurat twarz ewidentnie ma trochę więcej różu i troszkę więcej błękitu w sobie. I to są te ostatnie próbki koloru, które tutaj zrobiłem. No i ilość wody jest ważna. Chodzi o to, aby kolor nie był zbyt ciemny. To jest oczywiście pojęcie też względne, bo twarz i skóra ma różny kolor w różnych miejscach, ale możemy założyć, że żółty cytrynowy, czerwień lub róż, tylko wtedy trzeba więcej żółtego, tak żebyście dostali bardziej różowy pomarańcz tak naprawdę, taki bardziej różowy pomarańcz i do niego dodajecie, ja dodaję ultramarynę, można też błękit kobaltowy dodać i sporo wody, naprawdę sporo wody jest tutaj potrzebne, bo inaczej dostaniemy za ciemny odcień. Nawet jeszcze troszeczkę różu, jeszcze troszeczkę. Więc słuchajcie, kolor cielisty na palecie wygląda tak. On wygląda na dosyć ciemny i nawet taki lekko brudny, powiedziałbym.
Ale kiedy go odpowiednio rozwodnimy, możecie sobie tu zrobić takie jeziorko tego koloru. To jest bardzo ważne i bardzo pomocne. To on zaczyna być lepszy. Troszkę, przesadziłem z tą ilością różu, więc od razu nadrabiam to błękitem. Nadrabiam to odrobinką żółtego. To na początku jest trudne, nawet powiedziałbym bardzo trudne, bo to są minimalne różnice tak naprawdę, ale jak trochę pomalujecie, to zobaczycie, że to się stanie po prostu łatwiejsze. Druga bardzo ważna rzecz. Zawsze, kiedy malujecie akwarelami, miejcie drugi pędzel. On może być grubszy, może być też cieńszy. Najlepiej mieć dwa. Ten drugi pędzel to jest tak zwany czyściciel albo rozjaśniacz. Oczywiście niezbędny jest też kawałek ręcznika papierowego lub papieru, ponieważ osuszamy pędzel w czasie malowania, zmniejszamy ilość wody na nim i właśnie po to właśnie po to ręcznik papierowy, a drugi pędzel służy do rozciągania koloru, do zmieniania jego nasycenia. Tak, myślę, że zostanę przy tym, tylko jeszcze go rozwodnię, więc to jest mój kolor cielisty na palecie, skondensowany trochę. Jak widzicie, on jest dosyć ciemny. Dodaję teraz do niego wody. I biegnę po kawałek ręcznika papierowego, bo mi się skończył. Tak, mam już papier. Tak, żebyście widzieli moją paletę oraz portret, wszystko troszkę przesunę w ten sposób. Słuchajcie, zazwyczaj malujemy na mokrym papierze. Spróbujmy dzisiaj zacząć od papieru troszkę bardziej suchego. Proponuję, żebyśmy zaczęli od linii nad oczami. Pojedynczymi pociągnięciami nałóżcie sobie ten kolor cielisty, który mam nadzieję udało Wam się już zmieszać, nad i pod powieką. Tak, pod powieką również użyjemy troszkę koloru cielistego, ponieważ powieka ma swoją grubość, więc ją podkreślimy. Pani Karina ma bardzo ciekawą propozycję. Może kiedyś odbędzie się lekcja poświęcona odcieniom, kolorom skóry, cery, dzielenia twarzy na partie, w których będzie się ten odcień zmieniał ze względu na ukrwienie. Pani Karino, to jest bardzo dobry pomysł. Zrobimy taką lekcję. Troszeczkę ten temat poruszaliśmy malując pastelami portret chłopca, ale skupimy się tylko nad tym tematem. Myślę, że już wkrótce i zapewne może właśnie akwarelami lub farbami akrylowymi pokażę Wam i opowiem o poszczególnych partiach na twarzy. Rzeczywiście są takie trzy partie na twarzy. U tej dziewczynki one są bardzo słabo widoczne, bo ona jest, zdjęcie jest jasne, ona ma bardzo też równą cerę. One są bardziej widoczne u ludzi dorosłych, szczególnie też u mężczyzn, gdzie dochodzi jeszcze zarost na twarzy, nawet ogolony. On powoduje, że dół twarzy robi się bardziej szaro-zielono-niebieski. Natomiast generalna zasada jest taka, że nos jest trochę bardziej różowy zazwyczaj, trochę ciemniejszy. Policzki również bywają bardziej zarumienione. Jaśniejsza twarz, zdecydowanie, jaśniejsza cera jest zdecydowanie na czole oraz na szyi. Tak więc są takie strefy, o których jeszcze Wam z przyjemnością opowiem. Dodajmy teraz też takie ciemniejsze plamki tu, gdzie dziurki w nosie. Możemy też leciutko podkreślić płatki nosa.
Proponuję Wam od razu dodać taki lekki kontur do brody. Tak właściwie bardziej pod brodą. My później sobie będziemy te warstewki jeszcze rozmalowywać. Zobaczycie, że to będzie działało dobrze. Proponuję też zaznaczyć tym kolorem, który mamy teraz, kąciki ust. Naciskając troszkę mocniej pędzelek w kąciku ust. Możemy też zaznaczyć dół nosa właśnie takim trochę ciemniejszym kolorem. Ja go od razu zbiorę papierkiem, aby go trochę rozjaśnić. Proponuję Wam od razu, mając ten kolor na pędzlu, szerszym pociągnięciem zaznaczyć krawędź, ale tylko właściwie krawędź przy włosach. Tak naprawdę to jest bardziej cień rzucany przez włosy na twarz. Cały czas maluję tym samym kolorem, więc może nawet zabiorę na razie moje akwarele, żeby nie zasłaniały rysunku. Jak będę mieszał jakiś inny kolor, to dam Wam znać. Słuchajcie, teraz możemy trochę zmoczyć papier. Proponuję Wam wziąć czysty pędzelek, może być cienki, bo to będzie raczej precyzyjne malowanie, i pojedynczymi plamkami zmoczcie całą przestrzeń między górną powieką a brwią. Po czym wpuśćcie tam kropelkę, przejedźcie tam pędzlem po linii, tak naprawdę tej górnej linii powieki, którą przed chwileczką wyznaczyliśmy. Farba powinna rozpłynąć się, a jeżeli się nie rozpływa, tak jak u mnie, to znaczy, że już woda wyschła. Można właśnie tym pędzelkiem takim rozprowadzającym teraz samą wodą rozciągać kolor w sposób bardzo delikatny na pozostałe fragmenty. Ja przejadę kilka razy ten cień, który tutaj robiliśmy od włosów, zmoczę jeszcze czoło i ponownie wpuszczę tutaj nieco cielistego koloru. Cały czas używam tego samego koloru, który wspólnie z Wami zmieszałem. Nic tutaj nie zmieniam na pędzlu. To jest cały czas to samo. I przyciemniam jeszcze troszkę te dołki pod brwiami, upuszczam kropelkę bardziej tutaj bliżej kącika. Także przyciemniam troszkę same brwi, ale pędzelkiem do rozciągania koloru zmiękczam od razu krawędź, bo ta krawędź brwi jest miękka. I to będzie główna technika, której będziemy dzisiaj używać. Dwa pędzelki, jeden z farbą, drugi z wodą. I będziemy od razu zmiękczać krawędzie cieni. To, co zrobimy teraz, będzie troszkę bardziej takim totalnym działaniem, mianowicie pokażemy wypukłość policzków. Zmoczymy sobie, możemy najpierw jeden policzek, zmoczymy sobie wodą, byle nie za dużo. Jak jest za dużo wody, to ona wtedy stoi na papierze. My chcemy, żeby papier po prostu błyszczał od mokrej wody, żeby nie było kałuży wody, bo wtedy akwarela rozpływa się w sposób zupełnie niekontrolowany i tworzy różne dziwne zacieki. I teraz, kiedy zmoczyliśmy, przejeżdżamy pędzlem. I znowu pędzelkiem rozprowadzaczem, tylko mokrym, zmiękczamy sobie krawędź. Pamiętajcie tylko, żeby nie pocierać zbyt wiele razy, bo po prostu powstanie w tym miejscu poszarpany, ciemniejszy papier, a tego nie chcemy. Tak samo zrobię z drugiej strony. Nawet jeszcze troszkę rozprowadzę ten kolor po twarzy. Moczę, po czym przesuwam pędzel
Przesuwam do środka twarzy. Rozprowadzam w ten sposób kolor coraz szerzej. Tu jest jaśniejszy policzek z tej strony, więc tak naprawdę podkreślę go bardziej przy kącikach ust. Dzisiaj zostawimy też sobie celowo widoczne krawędzie niektórych plam koloru. Chcę Wam pokazać, jaki da to efekt. Możecie upuścić kropelki farby w kącikach ust. One się wtedy delikatnie rozpłyną. Byle z wyczuciem, jeżeli jest za ciemne, to pamiętajcie, mokrym pędzelkiem, on tak naprawdę już może być nawet suchy, bo się sam moczy od papieru, możecie rozprowadzać farbę. Teraz dodam odrobinkę różu do właściwie czerwieni. Chcę troszeczkę bardziej zaróżowić kolor, który mam. Tak więc do mojego cielistego koloru, który tutaj się wydaje bardzo ciemny, dodałem odrobinkę różu, ale odrobinkę naprawdę, żeby się zupełnie nie zmienił kolor. I taką bardziej różową farbą podkreślę czubek nosa i od razu zmiękczę go tym mokrym pędzelkiem. Zejdę również troszeczkę pod nos. Od razu zmoczę też boczną krawędź nosa i dojdę nawet pod oczy. Dojdę nawet pod oczy. Troszkę za intensywny kolor. Uważajcie naprawdę, żeby farba nie była za ciemna. To cały czas jest balansowanie na malowanie prawie że wodą. Tam jest tej farby tyle co nic. To jest naprawdę najważniejsze w portrecie, żeby działać bardzo, bardzo subtelnymi, wodnistymi odcieniami. Korzystając teraz właśnie z tej domieszki różu, namaluję górną wargę, po czym od razu troszeczkę zmiękczę jej krawędź górną, bo dolna ma zostać akurat ostra. I minimalnie pędzelkiem teraz zmiękczam górną krawędź, mokrym pędzelkiem, tak? On jest tylko mokry. Od razu go płukam, wycieram, bo ten pędzelek, ten rozprowadzacz, on ma być zawsze czysty. On ma być tylko mokry, ale nie ma być na nim farby, bo inaczej będzie malował tak jak ten główny pędzel, a on ma służyć tylko do rozprowadzania koloru. Dodam jeszcze troszeczkę różu, bo jednak usta tej dziewczynki są trochę bardziej różowe, trochę bardziej intensywne w kolorze. I znowu polecam Wam metodę takich kropelek dosłownie, delikatnych kropelek upuszczanych na powierzchnię papieru. Wprowadzam czarny papier, żeby troszeczkę oszukać kamerę, bo ona przyciemnia obraz, kiedy ma same białe i widzicie go w ekranach ciemniejszy niż jest w rzeczywistości. Myślę, że teraz jest bardziej prawdziwy niż był. Moi drodzy, ponieważ muszę dzisiaj kończyć punktualnie o 11, mam pytanie do Was, czy chcecie, żebyśmy ten temat przenieśli i kończyli w przyszłym tygodniu, również we środę. Myślę, że to pewnie jest nieuniknione, bo jeszcze sporo zostało do namalowania. Teraz dodaję plamy cały czas tym bardziej różowym kolorem, tak naprawdę przy kącikach oczu. Same kąciki oczu, o tam też jest różowo, zwróćcie uwagę, możemy nawet wziąć jeszcze więcej różu.
i kąciki oczu zrobić wręcz różowe. Może troszkę teraz przesadziłem, dlatego zbiorę. Spadło troszkę więcej farby z pędzla niż chciałem, więc wezmę papierek i minimalnie rozjaśnię kąciki. No i to właśnie tak jest. Cały czas rozjaśniacie papierkiem. Dobrze jest go mieć pod ręką. Regulujemy nasycenie koloru. No i dolna warga oczywiście teraz od razu zmoczę ją troszeczkę, szczególnie u dołu, tak żeby nie miała ostrej krawędzi, ale aby rozpłynęła się trochę swobodniej. Na dolnej wardze są połyski widoczne, więc możecie nie zamalowywać całej powierzchni, tylko zostawić kilka takich jaśniejszych punkcików, takich blików na dolnej wardze. Ona będzie wtedy bardziej naturalnie wyglądała. I zwróćcie uwagę, ona nawet ma troszeczkę fioletu w sobie. Ja wezmę troszeczkę fioletu. To jest taki chłodniejszy róż. To nawet nie jest fiolet, to chłodny róż właściwie. Dobrze, zatem moi drodzy, będziemy kończyć za tydzień, bo sporo jeszcze zostało i nie chciałbym zostawić Was z takim zaczętym portretem. Chcę go skończyć wspólnie z Wami. Ja tak przypuszczałem, że to się tak skończy, bo nie da się namalować portretu. Nawet gdybyśmy bardzo chcieli go namalować mało dokładnie, no to po pierwsze niewiele byśmy się nauczyli, a po drugie jest to po prostu trudne w godzinę. Tak jak mówię, akurat dzisiaj muszę skończyć punktualnie, więc spokojnie za tydzień będziemy kontynuować pracę. Zobaczcie, jak bardzo ładnie te bliki na dolnej wardze robią. Zostawcie naprawdę takie bliki na dolnej wardze, troszkę jak bliki na oku. One po prostu na dolnej wardze się powinny pojawić. One dobrze działają. Można na zawsze ściągnąć troszkę koloru papierem. No właśnie, ktoś, ci z Państwa, którzy na przykład dzisiaj nie mogli malować, będą mogli nadrobić sobie tą lekcję w ciągu tygodnia z powtórki oraz za tydzień malować wspólnie z nami, dokończyć pracę. Moi drodzy, zatem do przyszłego tygodnia, do środy o godzinie 10, myślę, że zostawimy o 10, żeby już się nie myliło, o 10 będziemy kończyć ten portret i skończymy go już w przyszłym tygodniu w całości. Dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam Was jeszcze o godzinie 19 na fantastyczny zielnik. Będziemy malować zielnik akwarelami, to będą letnie kwiaty i rośliny, będą też poziomki, tak więc będzie smacznie. Ja jeszcze wprowadzam ostatnie przyciemnienia tutaj na dolnej wardze, bo ona bliżej kącików po prostu jest trochę ciemniejsza. No i pozostaje mi życzyć Wam pięknego dnia. No dzisiaj wieczorem niestety już jest temat zaplanowany, więc nie chcę już teraz siać zamętu, bo wiele osób już przygotowało się na dzisiejsze wieczorne zajęcia na zielnik, który też zresztą kończymy po zeszłym tygodniu, właściwie kontynuujemy, nie kończymy, więc przenieśmy portret na zajęcia za tydzień w środę o godzinie 10. Proszę, przyślijcie również Wasze prace, chętnie je zobaczę i będziemy kontynuować pracę już w przyszłym tygodniu. Ja tu też wprowadzę jakieś drobne korekty, troszeczkę na przykład rozjaśnię górną wargę, bo widzę, że wyszła za ciemna. Tak więc możecie jeszcze spokojnie popracować nawet w przeciągu najbliższego tygodnia, nanieść jakieś delikatne poprawki. Zmywanie. Pamiętajcie o zmywaniu farby. To jest zawsze, zawsze dobra metoda na wszelkie poprawki. Dodatkowo biała tempera, którą też pokażę i w której też będziemy mogli pomalować i popracować. Życzę Wam pięknego dnia. Dziękuję za dzisiejsze wspólne malowanie. Do zobaczenia o 19. Pozdrawiam Was, Tomek Wełna.